Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Kroniki Myrtany Archolos. Cześć, Swanki. Dzień dobry, zaczynamy oczywiście dalej tutaj na farmie Beremara, czy jak mu tam było, i będziemy sobie zwiedzać. Z tego co słyszałem, tam na górze biegają jakieś stwory i w ogóle tam był smoczykorzeń, ale na razie nie znalazłem jeszcze drogi, jak tam się dostać, także zaraz będę szukał. A na początek ukradniemy trochę kapusty z pola, bo się przyda mi, żeby wrzucić do gara, i skoczymy sobie za chwilkę tam w stronę jakby za tą farmą, bo tam chyba coś jest. Dwójka to jest ruiny Warthal, ale chyba te ruiny to nie brzmi jak miejsce, które jest dobre dla początkującego poszukiwacza przygód. I złoto na górze, co ty gadasz? I wino, i w ogóle milion rzeczy, ale to bym musiał wleźć na górę. A z tym będzie problem, bo no to bym musiał przejść przez górę, jakoś tam kombinować. Zębaty ziółko akurat sobie wezmę, ale no, skoczymy raczej w stronę tamtych ruin. Pokręcimy się, zobaczmy, bo może tutaj w jeziorku. Aha, tu Jean sobie pływa. O, ty! I dzień dobry, witam pana wygłodniałego topielca. Wolę bym cię zastrzelić, bo robię tę strzała. Okej. Z tego, z łapy też jest na strzała frajer, także pięknie. W ogóle skąd wy żeście się tu wzięły, te wygłodniałe topielce? Dziwne, bo przed chwilą ich jeszcze nie było. Dobra, zbieramy co możemy. Oczywiście jesteśmy całkiem niedaleko miejsca, w którym już byliśmy, bo na pewno kojarzycie, na pewno zaraz będziecie kojarzyć miejsce, które wyłoni się po prawej stronie, jak tylko wyjrzę tutaj zza rogu. O, dzień dobry, ścierwojadzie. Zaraz jeszcze sobie zaekspimy na tobie. Gdybyśmy wbili jeszcze kolejny poziom, zanim wrócimy do miasta, to by było super, bo widzicie, tam w oddali jest spalony młyn, przy którym już żeśmy się oczywiście kręcili. Także całkiem fajnie. Coś tam, kurde... Coś tam strzela na tej górce. Ja bym się tam zainteresował. O kurde, a tutaj jeszcze lepiej. O, ile polnych bestii, znaczy tych pełzaczy. Ho, ho. Nieźle, nieźle. Tu jest fabryka Expa, z tego co widzę. Chyba tu wejdziemy z buta. To co, Swanki? Przyspieszona akcja, zabijam wszystko, co się rusza i lecimy do przodu. Yeah. Okej, Swanki, zrobiłem właśnie kraba, który spadł mi na łeb i w ten sposób mamy w miarę poczyszczone. Zaraz jeszcze tam... Tam jeszcze się coś sapie, halo, kurde, ten jakiś frajer tam na górze? No, ciszej tam. Ja tu odcinek nagrywam, cholera jasna. Chciałem rozejrzeć się, bo widziałem, że tu jeszcze jakiś grób jest, jakieś rośliny rosną, coś by tu można było jeszcze pozbierać. A tam w środku jakiegoś chyba goblina zademiarskiego tańczącego widziałem. W ogóle, kurde, nie sądziłem, że te tereny są takie obfite jeszcze w różne stworzonka i inne miejscowy. Bardzo sympatycznie. Dziękuję, pan ścierwaj, że mnie zdążyłeś dziabnąć, skubańcu. Naprawdę, naprawdę, szapoba. Dobra, raz i dwa. O, cholera, w pewnie trafiłem. Dalej brakuje nam paru punktów jednak włóki, przydałoby się rozwinąć to. Zabijam oczywiście wszystkie te stwory, bo exp za friko i pełno towarów, także radeściku też chodź. Bo tak naprawdę ile tam? 29% już expa wbite na kolejny poziom, także to jest super sprawa. Dobra, i czy tutaj jest grób za... Zaraz sprawdzimy, no i guzik, nie wiemy czy to jest grób niestety. Ale ta jaskinia też wygląda obiecująco, także zachęcająco do niej wejdę sobie tutaj. Znaczy wygląda zachęcająco i wejdę sobie do niej. Wiejska jajecznico, weźmy trochę tutaj, daj trochę sił, może jeszcze jakimś grzybowym. Ten gulasz grzybiarza jest mega spoko, muszę zrobić go więcej. Jeszcze mam zapiekankę farmerską, a zjemy sobie. Dużo jedzenia, brzuszek pełny. O, jeszcze kolacji nie jadłem, cholera, 21 jest, także niestety chyba jakaś malutka kolacyjka wjedzie po odcinku. Coś tam, tak, dobrze mówiłem, czarne gobliny tu tańcują. Spróbujemy ustrzelić któregoś bydlaka. Niestety moim problemem jest to, że trafienie w tego goblina to jest różnie bywa, ale udało się. Na szczęście nie są większym problemem. Słyszę cię stwora za ścianą, także wydaje mi się, że to będzie finał tutaj naszej podróży. Nie ma szans, żebym sam go zabił bez spowolnienia. Znaczy, dobra, jest szansa oczywiście, tylko zajmie to tyle czasu, że nie chcę mi się z nim teraz bawić. Jeśli będę potrzebował święty wstrząs, dostaliśmy jeszcze. Jeśli będę potrzebował rogu świętostwora skóry czy innego cholera wieczego, to na pewno tutaj wtedy zawitam, spuścić mu w łomot. Ale najpierw co? Jeszcze kufer? Lewo, 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 prawo? Lewo, lewo, lewo! Jej, super! Dobrze, na dużo zręczności. Dużo lak, łój, kreto, szczura, mięso i inne pierdoły. Będę musiał zrobić sobie strzały też z tych lak wszystkich, bo mam ich od cholery. Tu będzie oczywiście ten ciosfór, to ja sobie bym poskradał się. Jest dzień, więc on śpi, więc jest spoko. No, dobrze mówiłem. Ciekaw jestem, czy ja bym się mógł przekraść obok niego. Na ile blisko mogę podejść, dopóki mnie się... O, znaczy...
wiecie, jak on śpi, to będzie w miarę prosto tu się rozejrzeć. Tylko właśnie nie wiem, na jaką odległość on się obudzi. Ile mogę, czy ja mogę go pogilgotać pod pachą na przykład? Mogę mu nadepnąć na ogon? Jak to wygląda? Ty, normalnie mogę się podkraść pod samego cięstwora? Hej, nigdy tego chyba nie próbowałem. Dawaj mu na... Wskakuję mu na barana. Ja posuwam cięstwora, jak śpi. Hi. Dobra, później mu spuszczę łomot. Nie chcę nic z tych rzeczy. Mamy tu święty wstrząs w formie runy, którą oddamy. Złoty talerz, który zbieramy. Srebrny puchar. Przemiana w zębacza. Tu leży sobie, które nie mogę chyba zebrać, bo nie wiem czemu. Halo? Czy ja mogę... Ty, nie mogę je zebrać? To one nie jest... Cholera jasna! Przestałem się skradać! Nie! Przepraszam cię, stworzę przypadkiem! Cholera jasna, najgorzej... O, ale mi pierdyknął już z łapy! Nie! Dlaczego się przestałem skradać? Co się wydarzyło takiego, że przestałem się skradać? Ja jestem w stanie go oczywiście wyklepać, spróbować. Nie wiem, czy mam sens i logikę to, co robię, ale... Cholera, spróbuję, skoro już go obudziłem. Może jakoś dam radę go wyklepać. Dajcie mi moment. Udało się, matko boska, nie wierzę w to, co widzę. Jakimś fartem dałem radę, ale naprawdę. Przez to, nie wiem, dlaczego przestałem się skradać nagle. Przez to, jak użyłem chyba czarów. Czekajcie, aż sprawdzę. Czyli co, jak się skradam, wyciągnę czar, to mogę się skradać, a schowam czar i przestaję się... Okej, takie buty. Jakiś ładny zębacz tu leży, ale niestety chyba jest w takim stanie ten zwój, że niestety no... Nic z tego, nawet zwłok chyba nie mogę przejrzeć tego kolegi. Fajnie, że zrobiłem tego cięstwora, trochę mi to zajęło, ale skill w łapie, taktyka o ścianę i uciekane i działa. Zrobię sobie aż save'a z tej radości, bo inaczej to będzie ciężko. Ale fajnie, że się udało, super sprawa. Nie zostawię go w takim razie tutaj i będziemy mieli towary z niego. No co prawda dostało mi się łapą, bo nie spodziewałem się, że go obudzę, ale zaraz się wyleczymy, będzie fajnie. To jest oczywiście złoże żelaza, ale jeszcze póki co właśnie nie wykopuję złóż ze względu na to, że mam słabe wydobycie na poziomie 33%, więc no lepiej zaczekać z tym. Ale okej, fajnie, że cięstwór został wyklepany, dodatkowo jeszcze dużo innych rzeczy tutaj zostało zabite. Wydaje mi się, że róg cięstwora może przydać się do stworzenia naprawdę jakiegoś potężnego łuku, dlatego cieszy mnie to. Topór drwala w ilości hurtowej i inne toporki oczywiście. Strzały mi się powoli kończą, 120 już zostało tylko. To powoli oznacza, że będziemy musieli zrobić. Jakbyśmy znaleźli stanowisko do tworzenia strzał, to bym zrobił ich trochę. Dobra, dawaj. Jeżdżica dzisiaj i hurty grzybowe zupy. Lecimy. Okej, ładnie, już mamy sporo. Tam mnie zastanawiało, co jest tam na górce, ale widziałem, że tutaj też jakieś wilki biegają. Czurne wielce jakieś tutaj. Dawaj go przez płota walimy. O, ale się ekipa! Nie! Asasyńskie wielki mnie zaatakowały. Niech to szlak. Dobra, tamtego też. Pięknie, ty, ale eksp też jest go konkretny. Super, nie no, słuchajki, dobra. Uwielbiam takie odcinki, naprawdę. Powiem wam, nie, no to jest właśnie to, co ja kocham robić w Gothiku. Biegać z łukiem po lesie, walić we wszystko, polować, bawić się. Co tu jest? Uwaga, niebezpieczeństwo. Jakie tu może być niebezpieczeństwo? No szanujmy się. Okej, widzę, że rzeczywiście coś tam tańcuje. Przeklęty szkielet goblin. Okej, to chyba nie podoba mi się już ta okolica. Wydaje mi się, że przeklęte szkielety to nie jest coś, co bym chciał teraz spotkać. Jesteśmy trochę jeszcze chyba zacięci w uszach. Okej, to w takim razie te ścierwojady na pewno chętnie wyklepę. Wydawało mi się, że ja już je kiedyś zabijałem, ale możliwe, że się nowe pojawiły i ten. Tam na górze coś jest, kurde człowieku. Dobra, oczywiście tutaj się idzie na to wybrzeże, gdzie sobie zrobili konkurs w łowieniu ryb i chłop zginął. W ogóle nie wiem, jak on to zrobił, że on umarł tam na tej plaży przez ten konkurs właśnie. No ty, on stał na łódce, więc tak naprawdę wystarczyło zrobić hyc z łódki do wody, przepłynąć i elo, chyba że się chłop utopił, bo był rybakiem, ale nie potrafił pływać. Dziwne rzeczy, no ale wiecie, różnie bywa. Tam na górce jest pełno malin. Ja nie do końca chciałem tutaj iść, ale... Tak mnie już pognało. Pójdziemy sobie oczywiście tam za tą farmę, ale jeszcze dokończę tutaj zwiedzanie, bo widzę, że jak tu ostatnio biegałem, to... O, cholera, jeszcze jeden dzik! Nie, w leśną jagodę strzeliłem, a ustrzeliłem dzika. To się nazywa prawdziwy instynkt łowcy. Strzelasz w jedno, a trafiasz w drugie. Dobra, tam w oddali wschodni fiołek jeszcze jest. Go sobie zbiorę. To co, cwańki, ja tu pozbieram jeszcze szybko jakieś towary i za chwilkę się zobaczymy, jak już będę dalej gdzieś. Także dajcie mi moment, ogarnę sobie tutaj temat tych malin i widzimy się za farmą.
Dobra, słuchajki, jesteśmy przy tym pseudo-spichlerzu ziomeczka. Udało mi się dotrzeć i myślę, że przejdziemy się tam z tyłu, tylko no niestety po drodze jeszcze polne pełzacze mnie trochę porobiły. Warto by było coś zeżreć. Te gobliny, kluski, kurcze, no może na razie jeszcze zostawmy. Czujemy się świeżo. Egzotyczny deser, co prawda manę mi też przywraca, ale manę i tak miałem pełno. Dobra, ale zawsze do przodu. Egzotyczny deserek, w sumie która jest tam godzina? 13.40, no to akurat obiad zjedzony. Na obiad jakieś słodkie ciasto, później popchnięte kolejnym ciastem. Nieźle. Marchewki się przydadzą do gotowania, także też przy okazji obgrabimy troszeczkę tutaj ziomków i pójdziemy sobie tam dalej. A tutaj też coś mają ciekawego z tyłu, mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagrywa. Muszę częściej kontrolować te wszystkie paseczki, statusy i inny syf, bo naprawdę. Dobra, zostawmy trochę tych marchewek, oczywiście przyjdziemy, jak będziemy potrzebować więcej. Widzę, że tu jakieś mamy alchemiczne stanowisko. No i oczywiście kufer, który chętnie też bym sprawdził. Save na początek, ja bym miał przyjść jakiś wieśniak i walnąć mi siekierą w plecy, wiadomo. Prawo, 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 lewo. Dobrze, że mam tej zręczności dużo. Eliksir wzmocnienia ducha i dodatkowo parę rzeczy do tworzenia innych miksturek, spoko i gotowania. Okej, całkiem nieźle. Dobrze, że mam dużo zręczności, bo ostatnio zapomniałem kupić wytrychy. Okej, i tu mamy, uwaga, niebezpieczeństwo. Kolejne miejsce, gdzie jest niebezpiecznie. Mamy tu sporo wilków oczywiście i jakieś szczury. Młody czarny szczur, którego za chwilę mi niestety te wilki zagryzą. No pewnie, że tak. Nie? Czekajcie, jeszcze nie. Cholera, chyba zdążył zagryźć. Szkoda, szkoda. Ty, co tam było? Tak wysoko? Smoczy zębacz tam na górze stoi. A, bo tam wyżej jest to miejsce. Dobra, tam wyżej jest to miejsce, gdzie były te. Pojawia się i znika. Okej, pojawia się i znika. Znalazłem puste butelki z grogiem. Hot musiał tędy przechadzać się. Okej, okej. Bardziej mi chodzi o to, że to jest to miejsce tam, gdzie były te przeklęte gobliny. Gobliny, szkielety, czy coś takiego. Także no. Tutaj tą ścieżką po prawej lepiej nie wchodzić, coś mi się wydaje. Telekinezo, powiedz mi, czy coś tu jest wartego mojej uwagi. Widzę, że chyba leśna jagoda i nic więcej. Nie chcę mi się nawet po nią iść specjalnie. Dobra. A teraz powinniśmy podążać śladem butelek, której nie widziałem jeszcze, ale nasz bohater zauważył. Czyli gdzieś są tutaj pewnie, tak? Szczurek jeszcze jakiś czymś się tu żywił w krzaku. Siema. Czarne gobliny jeszcze tam biegają. Okej, okej, zaraz zobaczymy. Gdzieś tu niby flaszki leżą. Na pewno się rozejrzę po całej okolicy, nie będę się ograniczał tylko do jakiegoś małego wycinka. Czarny goblin to akurat, wiecie, brzdęgi po goblinie, więc no. Ale lagę z niego to wezmę chętnie. I te nasionka, które miał. Spoczko, dziękuję. Byku, jeszcze tutaj widzę, że chowałyście jakieś wschodnie fiołki. To też fajne. Tutaj rdesty. No fajny ten lasek, na razie nie wygląda na jakiś super niebezpieczny. Mogę się zdziwić za chwilę, jak wpadnę na kolejnego. O, niedźwiadek! Siema! Dzisiaj jeszcze cię nie biłem. Ostatnio często spotykam niedźwiadki i dobrze, że mogę zbierać z nich wszystko, co się da. To od razu warto się niedźwiedziami zająć. Moim minuskiem jest duże to, że jeszcze mam za słaby łuk, żeby przebić skórę niedźwiedzia. Wiecie, fajnie by było mieć na tyle silny łuk, że jestem w stanie takiego niedźwiedzia odstrzelić, a nie muszę wyciągać mojego kozika na niedźwiedzie. Zawsze lepiej to wygląda, jak łowca posługuje się łukiem. Oż ty w mordę, ale się dam walnąć głupio. Nie bij niedźwiadku, przepraszam, już nie będę. No, 300 expa, dziękuję. Będziemy musieli znowuż ugotować dużo żarcia. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz zażerę wszystkie zapasy, które miałem specjalnie na to, żeby wyjść z miasta. Także nieźle. Cześć leśniaki, cwaniaki. O, kurde, strzelanko, proszę bardzo. Zdążył dobiec niestety i młody dzik. Kurde, patrzcie, ile tego tutaj biega. To jest niesamowite. Ten exp, te miliony po prostu rzeczy. Fajnie, że nauczyliśmy się na tyle dobrze już zbierania trofeów, że kurczę, no bez problemu, wchodzimy w las i mamy z tego milion po prostu różnych fajnych trofeów. Także naprawdę warto było poświęcić te punkty nauki. Nie wiem za bardzo też. Okej, te kraby sobie tak stoją. Też na pewno się pozbędę. Tylko trochę niefajnie, że jeden obok drugiego jest. Więc nie chciałbym, żeby mnie tutaj jeden z drugim zaczęły lać naraz. Także skupmy się na biciu jednego, potem drugiego. Ale pięknie, naprawdę. Powiem wam, że bardzo, bardzo potrzebowałem takiego odcinka, takich odcinków nawet, gdzie będę mógł sobie po prostu pobiegać i się pobawić troszeczkę, wykorzystać te nasze umiejętności, zapolować, zjeść trochę żarcia i tak dalej. No i zobaczyć, jak nasza zbroja pięknie przyjmuje ciosy. Okej, widzę, że krabów jest tu sporo. Muszę zaraz zobaczyć, czy ja głowę kraba, czy co ja z tych krabów wyciągam, bo one coś tracą, gdy ja je biorę, obrabiam. Tylko właśnie jeszcze
Muszę sprawdzić, co to jest to dodatkowe. Chyba pancerz kraba to musi być. No bo nauczyłem się zbierania pancerzy, więc raczej krabowy pancerz. Zobaczmy. Szczypce i skorupa. Skorupa, nie pancerz, tylko skorupa, także spoczko. To jakaś łódka w ogóle fajna jest. Fajnie właśnie, troszeczkę wydaje mi się, że... Kurczę, fajny by było, oczywiście implementacja czegoś takiego do Gothica to chyba by było naprawdę mega trudne zajęcie, ale gdyby można było troszeczkę pływać sobie takimi łódkami, żeby móc się pobawić, to by było spoko, myślę. Bo jest, jak widzicie, sporo wody dookoła i można by było sobie wsiąść na łódkę, podpłynąć na jakąś plażę, zsiąść, popatrzeć. Wiadomo, że no, pewnie by trzeba było wprowadzić jakieś większych rzek w głąb wyspy, żeby można było i więcej łódek i tak dalej, ale w sumie nie wiem, czy była jakaś modyfikacja, w której dało się pływać na łódce. W ogóle jakieś takie, nie no, podróżowanie chyba lepiej, jak jest zrealizowane jednak w taki sposób, wiecie, że klikamy, że gdzieś chcemy jechać i ktoś nas tam zabiera, bo kurde, nie wiem, czy w Gothicu jest możliwe, żeby dało się coś takiego zrobić normalnie. Okej, dobra, ale pitu pitu, wesoło, ja trochę dostałem, więc znowu bym rzeczał jakieś żarcie. Mam kotlety grzybowe, problem w kotletach jest to... O, szaszłyk ze ścierwojada i dyni, pewnie, stówkę aż przywraca. Odnowienia i czas trwania, potrawka szybkości, o, to tego szukałem kiedyś, ale może zostawmy. Flaczki z mięsa kopacza będą lepsze. A co tutaj jest? Specjalność łowcy. Najpopularniejsza strawa łowców. No spoczko, też pewnie ją zażerę później. Gobliniarskie oczywiście też do strzału. Jestem ciekaw, gdzie jest ten ziomuś, którego szukam w sumie. Dobra, goblinki, dawajcie tutaj do robinka. O, pięknie, ale goblin, który spada na strzała. O, i kolejny ciostwór, hej, mówiłem, że jakiego znajdę. I nawet łuk jakiś mahoniowy. Oj, ten ciostwór tu idzie. Oj, Jezus Maria. Dobrze, że zdążyłem zabrać ten łuk chociaż. Niech to szlak, poszedł pożywić się goblinami, no. Fuck you, cię stworzę. Tam w tych kurde goblinach bardzo dużo fajnych towarów zostało, no. Niech to szlak. Dobra, sprawdźmy ten łuk, który dostałem. Czy to jakiś gorszy, lepszy łuk? Co to za shit? Łuk mahoniowy lekki jest lepszy. Znalazłem właśnie lepszy łuk. Ten ciostwór idzie tutaj. O, goni mnie! O, zostaw mnie! Ty gnoju parszywy, dlaczego? O, no nie, zeżar mnie, cholera jasna. Tak dobrze mi szło. Dlaczego? Kurde. Ej, no nie. Aż się wystraszyłem trochę, jak go zobaczyłem. Okej. Okay. Widzę, że Warholos ciostwory... Tak, na powrót boję się ciostworów. Ale niech to szlak, no. Cholera, tak dobrze mi szło. Ale to psikus. Zastanawiam się dlaczego. Może zobaczył, że bije dziki, stwierdził, że dziki to jego kumple, pione se zbijają, wieczorem piwo, wiecie, tam spijają i w ogóle. A tu psikus. No i pierdzieli, że tego kraba jeszcze raz muszę lać. Nie. Dobra, zaraz się widzimy, cwańki w takim razie. Jak już gobliny będą martwe, zbiorę wszystko, co się da i będziemy szczęśliwymi posiadaczami nowego łuku, aż ciostwór nie będzie nam przeszkadzał w zabawie. Także widzimy się za momencik. Okej, cwańki, czarne gobliny już wyklepane. Tym razem poszedłem sobie od tej strony drogi, żeby nie obudzić tego gnoja, co tam śpi w krzakach, i stwierdziłem, że może dzięki temu będzie też łatwiej się rozejrzeć. Nawet możemy się podskradać troszeczkę. Co prawda skradanie trochę czasu zajmuje, ale chociaż nie obudzę tego ciostwora. Ciostwory są zwierzętami nocnymi, na całe nasze szczęście. Lekki łuk mahoniowy. Nie no, fajnie. Kurczę, lepszy łuk o całe 15 obrażeń, to jest niezłe, to jest spoko. Widzę, że tutaj również ognisty korzonek. Mamy mały kolczan strzał, to się akurat przyda, bo strzały powoli mi się kończyły. Widzicie, ciostwór sobie tutaj kima, a nie widzę nic więcej w tym miejscu, także spoczko. Wzięlibyśmy, otworzyli ten kołczan może, bo 82 strzały mi zostały. Fajnie jakby ta nasza nauczycielka przyszła, była w stanie zamieniać na przykład dla nas za darmo bełty na strzały i strzały na bełty. To myślę, że by było spoczko. Tak wiecie, że ona zajmuje się właśnie handlem czy coś takiego, to że dla niej bez różnicy jest to, że hej, jak chcesz, to zamienię dla ciebie to na to i nie ma problemu. I wtedy mówicie, ej, spoko, fajna sprawa, dobra z ciebie laska i tak dalej. Okej, wargi oczywiście drą się już tam na dole. Dobra, na szczęście się nie striggerował. Do 3 razy sztuka. Okej, czy ten ciostwór czegoś pilnował? Chyba nie. Bryła lodu widzę, ognista pokrzywa. Zgaduję, że w tej wieży mieszka jakiś szkielet mak. Obstawiamy? Ja mogę tak założyć się, powiedzmy, o 50 sztuk złota. Że tutaj będzie jakiś szkielet mak, który będzie mi chciał spuścić w pierdol. Jezus, co to za odgłosy jakieś szatana, ty? Co to było? Jakby dzik dostał jakieś turborui i się odpalił. No dobra, jest tutaj bryła lodu i jest tutaj złoty kufer. I bez klucza go nie otworzę. Oj, 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 jaki smutek. Nie mam klucza do tego miejsca.
Oj kurde, ale nie, serio, to było dziwne, to co usłyszałem przez chwilę. Smoczy korzeń, dobra, to już będzie idę. O, tu są dziki, okej, okay. A dlaczego te dziki tak pędzą w tą stronę? I dlaczego w sumie dziwna sprawa z wami jest? Także bios, dobra, zastrzelmy, 200 expa, wspaniale. Zastanawiam się, skąd te dziki przybiegły, musiałem je zauważyć gdzieś tu z dołu, możemy sobie tu zejść oczywiście. A, rzeczywiście jest tu trochę dzików, ale odgłos był ciekawy, tych dzików. Okej, okay, dobranoc. Nie wiem, jak ma się pozbywać, to od razu całego stada, szkoda było zostawić. I żeśmy doszli na kolejną część wyspy, gdzieś daleko, nieźle. Oczywiście wschodnie fiołki, inne fikołki. A przez chwilę słyszałem szczura w ogóle, co jest też niezłe. To są wargi. Z wargami już miałem do czynienia, nie są takie straszne, tylko są upierdliwe. Znaczy, wiecie, one walczą jak wilki, więc da się bez problemu, da się zabić je bez straty HP. Ale z łuku chyba niestety za dużo obrażenia nie wchodziło. Chociaż teraz mam lepszy łuk, więc może... Może trochę te obrażenia podskoczą? No nie jest źle, ale dalej nie jest super cudownie. Jak mnie dziabnie, to mnie zagryzie pewnie. Dobra, uda mi się. Ach, zrobił skok w bok. Ol mnie pierdyknął. Wow, no to bolało. Jeszcze nie jeden tam siedzi, więc chyba jednak zjedzmy jeszcze coś. Ryba w occie jest mega spoko. Zobaczcie, ona odnawia aż 90, a wcale jej stworzenie nie było jakieś trudne. Także ten przepis naszych bohaterów, właśnie naszego bohatera i brata, jest naprawdę dobry. A dostaliśmy go na samym początku gry, także spoko. Okej, okay, panie wargu, czy ja jestem w stanie cię zabić jakoś? Chyba jestem. W momencie, jak ty skaczesz, dostajesz strzało i w ten sposób nie tracimy HP. Więc też da się... Da się oczywiście zabić bez straty. Fajnie, wyczyścimy sobie ten lasek też tutaj na tyle, na ile mogę. To wiadomo, kolejne rozdziały przynoszą pewnie kolejne potworki, a dodatkowo dla nas, to wiecie, mamy tutaj co nieco do zebrania i tak dalej. Kurde, to jakieś skały. O Boże, tu ktoś nie żyje. To są zwłoki jakiegoś człowieka, jakiegoś strażnika. Okej, okay. Miał przy sobie bełty, pierścień, złoto oraz esencję leczniczą. A obok jest jakaś tajemnicza jaskinia, w której może mieszkać coś, co go zabiło. Okej, okay. Szczaw królewski jeszcze tu rośnie. Jak widzicie, szczawy królewskiego też nie pożałowali twórcy i rośnie w wielu fajnych miejscach. Fajnie, że mam tą telekinezę, bo bez tego to bym nie znalazł połowy tych szczawi. Także grubo. Okej, okay, zajrzyjmy do środka. Boję się, że skoro... O Boże, tu jeszcze kolejne zwłoki są. Esencja many, jasne, i mikstura szybkości. A chętnie. Dziwne. Krata wywalona z tego, krata wywalona z Fromugi, kolejne zwłoki na samym wejściu, sprawdźmy je również. Złoto wilczy kieł, esencja lecznicza oraz skręty magiennego ziela. Ten nie wyglądał akurat na strażnika, wyglądał na zwykłego człowieka, tylko troszeczkę lepiej uzbrojonego, jakiegoś poszukiwacza przygód może, mięsokopacza pewnie. I co, może delikatnie, powoli będziemy wychylać się zza rogu, sprawdzając co tam może być. Na razie nie widzę niczego. Siedzi tam ork, moi drodzy, widzę to orkowe dupsko wielkie, zobaczcie, hapeją, strzelam w dupsko i siemano. Ty, co ty gadasz? Normalnie ork i to jakiś magik, niezwykły ork. Zaraz zobaczymy, postarajmy się podkraść jeszcze troszeczkę, zobaczmy, co to za bestia. Ork zwiadowca, czy on siedzi tutaj sam, czy to jedyny ork? Jeśli on będzie sam, to jest szansa, że byłbym w stanie go... A może zabić? Spróbujemy cwęki? Ja chętnie spróbuję. Zobaczmy. Nie zadam mu żadnych obrażeń. O Boże Chryste Panie. O, ale było blisko. Niech to szlak z orkiem oczywiście. O, dobra, dobra, ten ork to jest dobry. Dobry, widzę, że agent całkiem. Ma pierdyknięcie z łapy chyba. Z orkiem da się walczyć. Da się walczyć na otwartej przestrzeni świetnie. Bo jak sami widzicie, w momencie, gdy on szarżuje, raczej nas nie trafia, więc... Fajnie by było wyjść z tej jaskini, albo spróbować go jakoś wyciągnąć na otwartą przestrzeń, żeby on na mnie szarżował. Wtedy dajemy cios do tyłu, krok do tyłu i dwa ciosy najlepiej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spróbujmy go wyklepać. Musimy sprawdzić, co on tutaj szukał, ten cwaniaczek. O! Kurde, jakby się tak zbagował, miałbym go w kieszeni. W sumie, kurczę, chociaż strzelanie do niego... A może bryła lodu? Czekajcie, może wir! Miałem wir! Spróbujmy zawirować chłopem i w ten sposób będzie o wiele prościej go zabić. Zobaczmy, czy się uda. Trafimy go tym wirem. Okej, wir leci, 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 leci. Trafił go i chyba go zestunował. Na to wygląda. Okej, okay, tak, wir go zestunował, tylko niestety problem w tym, że wiru nie widać. Także jak wir się skończy, to będzie ciężko, ale to mi powinno dać sporą przewagę w walce z tym orkiem. Schował broń w ogóle przez chwilę, cwaniak. O, 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 dobra, miałem przez chwilę niezłą przewagę, ale niestety skończyła się ona w tym momencie i jestem na strzała, więc
Jak tylko ten pan ork... Kurde, dziwnie, że on się blokuje na tej... Na tym tym. Dobra, idzie nie najgorzej. Chyba zrobię save'a. Nie no, nie mogę się poddać. Kurde, bicie orków to jest... To jest przyjemność, więc... Zobaczmy. No, dostaje całkiem niezłe obrażenia. Zastanawiam się, on jest na tyle duży, że on chyba zablokował się o jakiś korzeń. Nieźle, okej. Okay. Oczywiście nie mam za dużo strzał, dlatego przyłóżmy się do tego strzelania, skoro już strzelamy. Wykorzystałem wir, mógłbym wykorzystać jeszcze drugi i spróbować, ale wydaje mi się, że skoro dostałem aż tak bardzo dużo na twarz, to wolę już dokończyć dzieła z łuku. Chociaż będę na pewno musiał zaopatrzyć się w o wiele więcej strzał, jak wrócimy do miasta. Zdobyć też tę miksturę zręczności na drzewie i tak dalej, że będzie. Okej, okay, no dopóki mam strzały, to myślę, że jesteśmy w dobrej pozycji. Nie chciałbym do niego podchodzić, bo chłop jest naprawdę mocny. Kurde, ja akurat ja moknę, on sobie stoi, kurczę, na suchym, ale to on za chwilę dostanie finałową strzałę prosto w jego krocze i zaraz zobaczymy, kto tutaj będzie kozakiem. W ogóle śmiesznie, że ork zwiadowca w takim miejscu. Ciekawe, ale zobaczcie, pierwszy ork na wyspie, na Archolos, i to zwiadowca, czyli bada teren i sprawdza możliwości orków pewnie, żeby tutaj najechać tę wyspę. Nie wiem, wystrzeliłem chyba z 50 strzał w jego stronę. I chyba teraz będzie ostatnia? Nie, teraz będzie ostatnia? Nie, teraz będzie ostatnia? Nie, i teraz... Boże, czy dzisiaj to się wydarzy? Uwaga, uwaga, tak! 400 doświadczenia, orkowy młot oraz spadnięty ork zwiadowca. Nie ma nic w nim ciekawego, ale sama jego egzystencja w tym miejscu to, no, dużo nam mówi. To bardzo, bardzo niedobrze dla Archolos, jeśli orkowie już tu są. Gigus, co to za brońka fajna? Brzmi giga fajnie. Gigus jest bronią pod zręczność, wymaga 100 zręczności, ma 30 penetracji pancerza i 110 obrażeń obuchowych, czyli w końcu dostaliśmy broń obuchową pod zręczność. Niestety dopiero za 20 punktów zręczności będę mógł ją założyć, czyli no cóż, całkiem sporo, ze 4 levele co najmniej, ale będziemy mieli broń obuchową i broń sieczną, więc w końcu będę mógł zadawać obrażenia i jedne i drugie, bo na razie cały czas sieczne. I bryłka rudy została znaleziona, i to cała bryła rudy, a nie jakiś tam okruszek. Dodatkowo mamy tutaj złoże magicznej rudy, czyli ten ork zwiadowca trafił na złoże rudy i sobie tutaj siedział przy nim, ciekawe. Ale mamy bryłkę rudy magicznej i to całą, także fajnie. Ty, a może ta bryłka by zainteresowała kowala w mieście? Może warto, że tu przyszliśmy i tego orka pokonaliśmy? Powiem wam, że na początku trochę się bałem, widząc te zwłoki i to wszystko tutaj dookoła, to tak myślałem, że ten ork może naprawdę być paskudną bestią, ale cieszę się, że nie spenisiłem, tylko żeśmy go zabili. Weźmy, zjedzmy. Zróżnicowana dieta poprawia twoje zdrowie plus 5 życia. Hej, świetnie. To mi się podoba. Gdzieś tu miałem jeszcze jakąś zupkę, mogą być te flaczki. Zjedzmy sobie ze 2 flaczki. Pięknie, pięknie, mamy flaczki, mamy bardzo dużo sera, jakbyśmy znaleźli jakąś serową zupę, jak robić, albo inną taką, to by było spoko. No i fajnie, bryłka rudy, obgrabialiśmy, zabiliśmy zwiadowca orka, więc może to się przyczyni też do późniejszego najazdu na wyspę. Szkoda, że nie znalazłem klucza do tej wieży tutaj, a na razie jeszcze, może, tak myślałem, że może właśnie u tego orka gdzieś tam będzie leżał, ale no nie widziałem, chyba że jestem ślepy i przegapiłem, także możecie mnie uświadomić, że tam był klucz, a jeśli tam nie było klucza, to myślę, że i tak znajdziemy go. Dwa wargi, nawet 3 tu sobie siedzą. No nie wiem, jakbym mógł je zabić pojedynczo, to by było niezłe i chyba się uda nawet. Tylko cofnijmy się 2 kroczki i spróbujmy. Oczywiście w momencie skoku najlepiej wpuścić strzałę. Dzięki temu, że jestem doświadczonym myśliwym, to idzie to nie najgorzej. Chociaż z tego co widzę, kołczan nam już opustoszał mocno. Mamy... Jezu, nawet nie wiem ile mamy strzał, ale chyba nie mamy żadnej, albo mi się przewidziało. Zaraz zobaczymy. Nie no, w kołczanie jeszcze na plecach mamy, to oznacza, że raczej jeszcze mamy czym strzelać, tylko odsuń się wargu. Okej, okay, pięknie. O, już się kończą, widzicie? Zostały nam 2 strzały. Właśnie pięknie mi się to podoba. Naprawdę ktoś, kto zrobił kołczan w Archolos, osoba, która zmodowała właśnie widok kołczanu i ilość strzał, powinna dostać po prostu jakąś nagrodę za to, bo jak sami widzicie, ilość strzał w kołczanie równa się temu, co mamy w ekwipunku. Oczywiście wiadomo, że im więcej, tym więcej w tym kołczanie fizycznie da się policzyć, ale na przykład mamy 3 strzały w ekwipunku i rzeczywiście w kołczanie na plecach też mamy 3 strzały, więc naprawdę jest to świetnie zrealizowane i pokazane i naprawdę, no, turbo mega wielki plus dla tego, kto to zrobił. Brakuje mi strzał też niestety.
Ja tam widzę zombie w ogóle, potęga boskiego światła. Damn, gościu, co to jest? Potęga wschodniego światła brzmi nieźle, jakiś turboczar. Problem w tym, że strzały mi się skończyły, więc już nie mogę za bardzo kozaczyć. No, szczura to jeszcze może ustrzelę. Co prawda jest ich tutaj parę. No niech to szlak, naprawdę, niech... Kurde, wredne szczurska. Parszywe, dobrze, mam fajne obrażenia teraz, to chociaż mogę was lać. Niestety skończyły mi się właśnie strzały, a kołczanów już też nie ma, więc niestety musimy być zdani na nasz super kozik, który też jest mega kozak, więc spoko sprawa. I tak chciałem się zawijać już z tego miejsca, ale warto by było znaleźć tego gościa, co go miałem znaleźć. Tylko nie wiem, gdzie go wcięło. Mam nadzieję, że nie polazł na cmentarz jak pierwszy lepszy debil, który szukał przygody i znalazł śmierć. Okej, pięknie szczura zaoramy. Wezmę skórki. No i co, wejdźmy pod górę jeszcze z powrotem. Chyba tutaj... Tędy schodziłem? Słyszę, że coś tu mielone jest. Jakiś sierwojad? Tutaj, okej, ty, wydawało mi się, że już tu byłem. O, cholera jasna, znalazłem zwłoki. No to grubo. To chyba wiem, czy to będą zwłoki w takim razie. No nie, no stary, naprawdę? Co, złamał nogę i zażarły go sierwojady? Daj spokój, co za głupia śmierć. Okej, zobaczmy, no widzę ewidentnie zwłok. No to cię znalazłem. No to mamy zwłoki Hoda. Mamy przy nim złoto i nic więcej. Czyli chłop pewnie był pijany, potknął się, spadł na dół, złamał nogę albo obie. No i resztę dokończyły sierwojady. Cholera jasna, szkoda. W takim razie możemy wracać już na farmę. Oczywiście te tereny jeszcze zwiedzimy sobie. Nie ma to, że wiecie. Nie ma, że boli. O, cholera jasna. Dobra, to zwykły wilk, nie ma problemu. Tam było strasznie ciemno. Nie, no dobra, czarny wilk, ale i tak jest do wyklepania oczywiście, bez problemu, 150 expa. Ale wrócimy tu, bo widzę, że tu jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Tam jest zwykły, nie, też jakiś wilk. O kurde, ty, tam jest jakaś plaża? Co ty gadasz? Chętnie bym zobaczył, co to jest za miejsce. Oczywiście, jak wejdę na górę, to zginę, jak pójdę w lewo, to zginę, więc jeszcze można się ewentualnie przemknąć tutaj dołem i zobaczyć. Chciałem pozwiedzać trochę. Okej, coś... Nie, dobra, trzeba robić save'a. Jakieś co chwilę słyszę, albo nie wiem, mi się już na słuch siada, albo coś, ale co chwilę słyszę jakieś dziwne odgłosy, jakby miał zaraz coś przyjść i mnie zeżreć. O, cholera jasna, co to za mydle? Ja pierdykam. Nie mogę sprawdzić niestety, bo nie mam strzał, żeby móc to zobaczyć, ale... Holy shit! To jest jakiś turbowy pas czerw, który próbuje się do mnie dostać. Czy ja mogę założyć jakąś biedakuszę? Mogę założyć biedakuszę, wam powiem, co to jest. Wąż morski to jest normalnie taki jakiś sobie. Fajnie, wężu morski, to ty możesz sobie siedzieć tam na dole. A ja pójdę w swoją stronę i nigdy się nie zobaczymy. Bajos! Nie, no dobra, oczywiście wrócimy tu, jak tylko będę miał czym strzelać do tych leszczy. Ale póki co wrócimy na farmę, poinformujmy o tym, że chłop zginął i no cóż, nie wróci. A my wyczyściliśmy to miejsce. Ile tam expa? 93%, także wydaje mi się, że oddamy to zadanie, jeszcze coś tam machniemy i będziemy mieli kolejny poziom. No i kolejny poziom wydamy, myślę, że właśnie na tworzenie łuków, ewentualnie na kowalstwo też by można było. Wydaje mi się, że też fajnie by... Chociaż kurczę, mamy całkiem fajne bronie, te jednoręczne, więc na razie może kowalstwo nie jest jakieś super ważne dla nas, ale lepszy łuk, no myślę, że byłby fajniejszy. No i oczywiście możemy skorzystać później z powozu, więc wrócimy do miasta sobie szybszą drogą, no bo po drodze tutaj stąd do miasta już żeśmy chyba wycięli wszystko, co się da. Także nieźle. No i Willem, info dla ciebie słabe, ale przynoszę. Z czasem stoimy też całkiem dobrze, więc to mi się podoba. Siema. Na brzegu znalazłem ciało kobiety. Zacznijmy może od tego. Na brzegu znalazłem ciało kobiety. Ciało kobiety? Cholera. Co jakiś czas znajdujemy zwłoki na plaży, ale ostatnio jest ich coraz więcej. Ludzie uciekają od wojny, ale boję się, że przywiozą ją ze sobą. Dzięki za informację. Później się tym zajmę. Okej, czyli Willem pochowie tą kobietę. Dobra. Wszystkie ryby, jakie udało mi się znaleźć, czy ja mogę mu oddać... Jezu, ja nie chcę mu oddawać wszystkich ryb, ale zobaczmy, co się stanie. To wszystkie ryby, 800 expa i kolejny poziom. Przyniosłeś więcej, niż się spodziewałem. Całkiem nieźle. Okej, 40 ryb mu oddałem. To dużo. Większość z nich wydaje się zjadliwa. Zaraz sprawdzę, ile mam rybek też w kieszeni. Te ryby wystarczą nam na długie tygodnie. Dobra robota, mały. Okej. Oto twoja zapłata. Okej. I dostałem 200 sztuk złota jeszcze za to. Zobaczmy, nie czy mi jakieś ryby jeszcze zostały, bo ja bym chciał mieć trochę rybek. Mam 27, dobra. W razie czego jeszcze zbierzemy oczywiście ryby, ale na razie mi się wydaje, że to jest uczciwe. No dobra. Przychodzę w sprawie Hoda. Mam złe trochę wieści. Słabo, Hodak, wybaw. Nie zgadnę. Z buta, schrał proszę. Się tak bardzo, że nie kontaktuje? Nie, nie żyje. Gorzej. Facet nie żyje. Co takiego? W wąwozie niedaleko leśnej drogi znalazłem jego ciało.
Musiało tam trochę leżeć, bo zdążyło zebrać się wokół niego całe stado ścierwojadów. Cholera, to mnie załatwił. Teraz będę musiał harować za dwóch. Okej. Nie sądziłem, że te ptaszyska dadzą mu radę, ale pewnie Grok zrobił swoje. Rany na jego ciele były bardzo głębokie. Wątpię, żeby za jego śmiercią stały byle ścierwojady. Coś sugerujesz? Pewnie mi nie uwierzysz, ale w jaskini niedaleko lasu widziałem orka. Okej. Orka? Był tak prawdziwy jak ty przede mną. Hot słynął z gadania bzdur po alkoholu, ale nie sądziłem, że tak szybko znajdzie godnego siebie następcę. A może po prostu liczysz na większą nagrodę? Co? Nie kłamię, wiem co widziałem. Wyjaśnijmy sobie jedno, chłopcze. Na tej wyspie nie ma orków. A jeśli jakiegoś widziałeś, to lepiej odstaw gorzałkę, bo skończysz tak jak Hot. O kurde! Twórcy to przewidzieli? Ale nie, po prostu mózg mi... Ja pierdykam, ta modyfikacja jest tak dobra. Jest tak zajebiście dobrze zrobiona, że normalnie cycki, ręce, wszystko mi opadło, szczena do ziemi. Jak sami zresztą widzieliście, ale... What the fuck? Naprawdę? Bo oczywiście mogliśmy pójść do tego lasu, znaleźć zwłoki, wrócić i tyle. Ale poszliśmy dalej, sprawdziliśmy teren, weszliśmy, znaleźliśmy orka, który mógł zabić tego gościa. I dzięki temu mogliśmy dać te informacje, czyli... O kurczę, ale... Wydaje się to dosyć proste, ale taki zabieg po prostu no od razu poszerza tak... ten świat i to wszystko, no nie, no kurde, ta modyfikacja jest tak dobra, ja pierdykam. Znaczy, oczywiście to jest takie proste, nie, no bo wiadomo, że zrobili coś w stylu, że gracz idzie, znajduje zwłoki, wraca, nie wie co zabiło. Gracz idzie trochę dalej, znajduje jakiegoś orka, więc może powiedzieć, no wiadomo, tam w kodzie to pewnie jest banalnie proste do ogarnięcia, ale kurde, że zostało to wykorzystane, to jest naprawdę mega, 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 że mamy... takie opcje dwie, że albo nic nie wiemy, nie dowiedzieliśmy się, ale byliśmy troszeczkę ciekawsi, poszliśmy dalej, dowiedzieliśmy się i możemy wykorzystać te informacje. No kurde, koks i siła. Ale dobra, masz jakąś robotę? Nie masz dla mnie. Koniec podniecania na się. Roboty my donger. Chciałbyś zarobić, rozumiem. Może i miałbym małą robótkę. Spójrz na tamte poletko, to z drzewem. Mam dla ciebie zagadkę. Co jest z nim nie tak? Ma za mało słońca? Nie, durniu, odpowiem ci. Zresztą sam to zauważysz, jak się po nim przejdziesz. Pełno tam szczurzych nur. Ale cholera, jakie to są szczury! Nie wiem, skąd się te cholerstwa wzięły, ale skórę mają twardą prawie tak samo, jak dobrze sklecona zbroja. Próbowałem je wytępić, ale zbyt dużo się ich namnożyło i zbyt głębokie mają nory, żeby można było coś z tym zrobić. Skoro taki wojak jak ty sobie nie poradził, to co ja mogę? No już, nie kpij. Kupiłem od alchemika przepis na trutkę, tylko na Beliara. Nigdy nie lubiłem się babrać w tych wszystkich menzurkach, fiolkach i innych takich. Poza tym, po prostu nie mam tutaj na to warunków. To jak? Załatwisz sprawę? Okej, zajmę się szczurami. Dobra, zajmę się tymi szczurami. To świetnie. Exp to exp. Trzymaj ten przepis. Tylko postaraj się pozbyć szczurów, a nie nas. Okej, zniszczone plony, trutka na szczury, a pogadamy o tym Pablo? Możemy teraz porozmawiać o tej sprawie z Pablo? Nie powiem, żeby mi się zbytnio chciało, ale obietnica to obietnica. Słyszałem historię o osobie zajmującej się znikaniem ludzi. Podobno jakiś czas temu siedzieliście razem w karczmie. Razem z Pablo i Finbarem. Znikanie ludzi. A jeśli mogę wiedzieć, to czemu o to pytasz? Okej. Okay. Możliwe, że przewoził porywacza mojego brata. Nie, twój interes. Dobra, powiedzmy. Możliwe, że przewoził porywacza mojego brata. Wchodzisz na niebezpieczny grunt, chłopcze. O ile Janik jest w porządku, to ludzie, z którymi pracuję, to w większości straszne szumowiny. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Facet, którego szukasz, to Janik. Zazwyczaj można go spotkać w ustroniu żeglarza. Najłatwiej tam dotrzeć, kierując się na północ od spalonego młyna. Jeśli potrzebujesz zaszyć się w cieniu lub po prostu ulotnić, to jest idealną osobą. Potrafi dostarczyć ludzi w najmniej uczęszczane zakamarki wyspy. Stąd te teksty o znikaniu ludzi.
Aha, o kurde. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszał? Dzięki za pomoc. A zobaczmy, czy coś wie. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszył? Pierwszy raz go na oczy widziałem. Jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że ostatni. Wygląda, jakby mógł przeciąć człowieka na pół. Nieźle. Dzięki za pomoc. Ruszam kontynuować poszukiwania. Gdy będziesz już rozmawiał z Janikiem, to nie wspominaj mu, że to ja cię przysłałem. Okej. Powiedz, żeby zabrał cię tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. To coś w rodzaju hasła, z którego korzystają jego klienci. Okej. Niezwykle ceni sobie skrytość i wolałbym, żeby nie wiedział, że to ja ci o tym wszystkim powiedziałem. Jeszcze jedno. Radzę ci być bardzo ostrożnym. Sprawy, w które zaczynasz się mieszać, są naprawdę niebezpieczne. To wiem. Porwania to raczej nigdy nie jest fajna sprawa i bezpieczna. Mądrych. Dobra. Wow, naprawdę, ale powiem wam, że... Och, Jezus, to... Nie, no, to jest coś wspaniałego. Dobra, Bermar, hej. I mogę powiedzieć o tym orku, właśnie to mnie interesowało. Nie, to wspaniałe, Boże, ta modyfikacja. W ogóle Kroniki Myrtany Archolos wygrały konkurs na... to był konkurs na stronie, kurczę, nie pamiętam, ModDB, DMD, cholera, nie pamiętam. Jest taka strona właśnie, z różnymi, która zajmuje się różnymi modyfikacjami i modyfikacja właśnie Kroniki Myrtany Archolos wygrała plebiscyt jakby na najlepszą modyfikację roku 2021. Także naprawdę duże tutaj oklaski w stronę twórców, bo naprawdę należy im się. I pod postem właśnie o tych wynikach, że zwycięstwo właśnie na Kronikach Myrtany, napisałem komentarz, że chcieli stworzyć najlepszego moda, a się okazało, że stworzyli najlepszego gotika, jaki do tej pory wyszedł. I szczerze, z każdym odcinkiem wydaje mi się, że naprawdę to jest chyba najlepsze, co jest. To jest lepsze nawet chyba od samego Gotika 1 czy 2 i Noc Kruka. To jest niesamowite. Jak można zrobić modyfikację, która jest lepsza od samej gry? To jest niesamowite, ale naprawdę. Czuję się, jakbym grał w ogóle nowego Gotika, który jest lepszy od wszystkich poprzednich. To jest niesamowite. W pobliżu twojej farmy widziałem orka. Dobrze usłyszałem? Powiedziałeś orka. Nie przesłyszałeś się. Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Na tej wyspie nie ma orków. Co najwyżej przerośnięte gobliny i tępaki gadające takie bzdury jak ty. Czyli nie wierzy, szkoda. Mam nawet dowód w razie czego. Oczywiście tak mówię o tym, ale mam orkowy młot przy sobie, więc jeśli oni by się zainteresowali chociaż trochę tym tematem, pokazałbym im ten młot i by się zdziwili. No, ale niestety mówią, że gadam bzdury. No cóż. Ich sprawa, później się zdziwią, jak się obudzą z takim młotem we łbie swoim i wtedy do nich dotrze. I to będzie już za późno, żeby móc z tym cokolwiek zrobić. Ale no cóż, chodźmy zobaczyć, czy mogę zrobić tą trutkę na szczury przy stole alchemicznym, bo oczywiście jest tutaj. Więc zobaczmy, czy jako specjalne, może jako inne rzeczy, zobaczmy. Przygotuj trutkę, rozkrusz bryłkę, zmieszaj tytoń. Przygotuj trutkę oczywiście. O, nie nauczyłem się chyba przepisu niestety. Rozkrusz ten, zmieszaj tytoń, abyśmy mogli sobie ziółko zrobić. Dobra, ale nie chcę. Misturki i inne tego typu rzeczy. Z nasion w ogóle nawet można, fajnie. Rapapa, przepis na trutkę. Gdzie jesteś w przepisie? Czy ja mogę, czy ja mam taki w ogóle? Trutka na szczury. Na szczęście nie trzeba znać alchemii. Rozumiem. Więc super. Powinienem mieć oczywiście wszystko w kieszeni, chyba że nie mam smażonego szczurzego mięsa jako przynęty. Zaraz zobaczymy. Trutka na szczury. Smażone mięso szczura. Oczywiście, że nie mam. Niech to szlak. Dobra. Musimy jeszcze raz znaleźć jakąś patelnię na początek. Mogłem przepis najpierw przeczytać, a później kombinować. Szkoda, że w tym kominku nie mogę nic ugotować, więc musimy znaleźć patelnię. Ech, cholera, się człowiek nabiega, żeby czasami coś zrobić. No, ale i tak. Ładnie nam idzie ten odcinek. Udało nam się nieźle zapolować, także wydaje mi się, że kolejny odcinek już będziemy mogli wrócić trochę do miasta, wykorzystać nasze nowe zdobycze, nowe punkty nauki, te sprawy. Widziałem chyba, że on miał tutaj jakąś kuchenkę. Gdzieś wcześniej mi mignęła jakaś kuchenka. O, dobrze mówiłem, że jest jakaś kuchenka, więc sobie ugotujmy mięso szczura. Przygotuj, usmaż mięso oczywiście. Mięso szczura, mięso szczura. I tego mięsa, nie wiem, zdychę zrobimy. W sumie mógłbym nawet więcej. W sumie mógłbym... A co to oznacza wszystko? O, usmażyłem wszystko! O nie, cholera jasna. Jak będę potrzebował surowe mięso, to co wtedy? Usmażyłem właśnie wszystko, co się da. Okej, okay, a czy jakbym chciał teraz przygotować jakieś potrawy, przygotuj posiłek, to będę potrzebował jakiegoś surowego. Okej, okay, sprawdźmy, czy coś surowego potrzeba, żeby ugotować. Wydaje mi się, że nie. Na razie cynamon, nie mam, owoc południowy nie mam.
Ale okej, dobra, ej, to spoko. To, znaczy, surowe mięso można zawsze sprzedać u jakiegoś kurczę tego handlarza, jakby nie potrzebował aż tyle żarcia. Może lepiej się jednak wczytać, jak tam z czasem. Kurde, zegarek mi popsuli. O, to było trochę czasu temu. Ale ja się kręciłem w tej z powrotem, także spoko, możemy się wyczytać. No. Także no, wolę chyba nie gotować całego mięsa, bo jednak jakbym chciał sprzedać u rzeźnika trochę i zarobić hajsu, to wiecie, to słabo, ale no, w razie czego można ugotować i też jest git. Także dzwonki, mega spoko, mega fajnie. Dzisiejszy odcinek naprawdę pogers. Nie, no kurde, ta modyfikacja jest tak dobra. Mi się tak w nim fajnie gra. Ja bym mógł siedzieć i nagrywać po prostu odcinki od rana do wieczora. Tylko kurde, hey. Problem w tym, że nie mogę, no. Ale i tak fajnie, że udaje mi się chociaż ten jeden czy dwa odcinki dziennie wrzucić. Naprawdę jestem z tego mega zadowolony, że udaje mi się znajdować czas na nagrywanko. Przygotuj, usmaż mięso, ugotujmy jeszcze raz te szczurze mięso. Mięso szczura, dychę walniemy. Okej, i to powinno wystarczyć, żeby zrobić się trutkę. Także spadajmy już. Oczywiście na kuchence sobie później przygotuję jeszcze trochę jedzenia, bo mam mało. Ewentualnie jak już dojdziemy do miasta. No, i o czym tu ja mówię? I że właśnie, że odcineczki wychodzą regularnie, nie ma jakichś większych przerw. W sumie nie było chyba od premiery przerwy w odcinkach póki co. Znaczy była jedna ta przerwa na odcinek stworzenia ciastek i to nie było gotikowe, więc tutaj tylko to. I ta jedna rzecz. Ale poza tym to tak, cały czas lecimy. Dobra, trutkę poproszę. A, kurde, nie przeczytałem jej oczywiście. Muszę jeszcze raz wyjść i wrócić. No, także i tak odcinki wychodzą codziennie jakieś, także to spoczko. Dzieje się dużo różnych fajnych rzeczy. Okej, okay, na szczury trutka. Nie wiem, ile tych trutek potrzebuję, zaraz sprawdzę. Zniszczone plony. William z farmy zlecił mi pozbycie się szczurów, które zaczęły niszczyć uprawy. 5 butelek trutki powinny wystarczyć. Muszę ją przygotować. Okej, okay. W takim razie przygotujmy 5 butelek. Miejmy nadzieję, że mam składniki na 5 butelek. Przygotuj trutkę. Trutka na szczury. Powinienem mieć, także raz. A, 5 wystarczy, dobra. Nie muszę nawet, tylko od razu 5 trutek zrobione. No i będziemy truć szczurki i ratować plony. Dobra, ale w sumie to by się przydało chyba pospać, bo w nocy bieganie i szczurów trucie to nie jest dobra sprawa. I on mówił o jakimś poletku, które gdzieś było. Dziwne, bo ja biegałem w sumie. Nie wiem, czy to wielkie drzewo, czy coś tutaj. I w sumie te wielkie szczury. Zaraz zobaczę w sumie. A, cholera, mam kuszę w razie czego. Okej, okay, no nie widzę szczurów jakoś specjalnie. Chyba, że one wyjdą, jak ja zacznę tutaj biegać. Nie wiem, czy to chodziło o to poletko, czy o tam po drugiej stronie. Nie, bo tam po drugiej stronie to pracują ludzie, więc raczej szczury nie były tutaj za bardzo. Okej, okay, a co tutaj jest? Okej, okay, szczurza nora, jest rzeczywiście, siema. To od razu zniszczone plony, już cholera, szczury. Jak to cuchnie. Cuchnie i szczury się pojawiły. Ach, to szlak, czarny szczur skawredne. Oczywiście się nie wyleczyłem, bo po co? Oczywiście się troszeczkę ciemno zrobiło. I parszywy kurde szczurze. Dobrze, teraz jestem koksem i mogę was lać. Pięknie. Ale rzeczywiście są ogromne te szczury. Ale spoko, mięso ze szczurów też dostajemy. Przydałoby się wyleczyć, zanim będę lał je dalej. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, co tutaj jest. Okej, okay, czaszka. O, jaki fajny ten. Strach na wróble. Piła, młotek. Okej, okay, parę narzędzi zawsze do przodu. Czyli musimy po prostu tutaj się rozejrzeć za szczurami. Już pierwsze mamy... załatwioną szczurzą norę. Zastanawiam się, czy... A, dobra, widać je na szczęście. Kolejna. I tak 5 razy. O, to jakiś mały szczurek wyszedł na szczęście tylko. O, nie, jeszcze jeden. Okej. Okay. O, więcej niż jeden. Jeszcze więcej. Dobrze, na hita schodzą, to jest najważniejsze. No i szczurów też mamy. Dodatkowo troszeczkę towarów. Okej. Okay. Kolejne poletko, kolejna szczurza nora. Mam nadzieję, że nie wyjdzie jakiś szczur gigant w pewnym momencie. Tylko same takie jakieś młode szczurki na przykład. Te czarne, duże to oczywiście jest spoko sprawa. Dobrze, że mamy dużą ochronę przed ciosami. Dobra, chodź, cofnij się, bo trochę cię nie widać tam jak biegasz. Okej, okay, fajnie. Więc kolejne jeszcze 2 i powinno być ogarnięte. Czyli gdzieś tutaj. Mógłbym sobie włączyć GTA mode i wtedy bym widział na pewno. Dobra, kolejna, hyc, pięknie. Okej, okay, są tu jakieś szczurki? No, o, dobra, są, jednak już miałem mówić, że smutno, bo nie wyskoczyły. Gdzie lecicie, halo, no, same siebie będą jadły. Znaczy, swoich pobratymców, czy jak to powiedzieć ładnie. Jazda mi tutaj, kurde, ginąć. Nie ma takiego jedzenia, ja potrzebuję tych skór bardziej. Okej, okay. Co jeszcze jedno gdzieś tutaj powinno być? Zobaczmy. Tutaj nie ma. Śmieszna sprawa, że przebiegłem przez całe pole i nie znalazłem. Okej, okay, tutaj jest. Dobra, więc ładujemy kolejną szczurzą norkę. I co? Będzie jakiś szczur? Ja, szczur gigant! Nie, szczur czarny, ogromny. Hyc, hyc, hyc. Mam nadzieję, że te 5 rzeczywiście mi starczy. Okej, okay, i co? To wszystkie?
Kurde, no rozpaliłem 5, więc chyba wszystkie. Nie wiem, czy była jeszcze tu jakaś dziura. Możemy się przebiec jeszcze po tej części pola tutaj. Może coś tu jeszcze jest. Ale wydaje mi się, że trutek miałem 5, więc 5 szczurzych nor też było. Więc zadanie raczej wykonane. No nie dostałem wpisu do dzienniczka. Więc tak dziwnie trochę, ale nie wydaje mi się. Raz, dwa, trzy, cztery, no 5 się ewidentnie świeci. Chyba, że nie umiem w matmę, też tak bywa. Dobra, idziemy pochwalić się naszym tutaj wynikiem. Wydaje mi się, że spoczko. O, rzeczny mirt, też chętnie wezmę. Gotujemy sobie później z tego zupę. No i zadanie wykonane i w ten piękny sposób kolejna rzecz załatwiona. Może jednak nie trzeba spisywać tak szybko was, młodych, na straty. Jak chcecie, to coś tam potraficie zdziałać. Mm-hmm. Bogowie, jak to śmierdziało! Do teraz czuję ten zapach. Jak ty tam wytrzymałeś w tych oparach? Nie bardzo miałem czas o tym myśleć, gdy rzuciło się na mnie stado szczurów. A no. Racja. Mówiłem, że to straszne gnidy. Trzymaj. Należy ci się solidny mieszek. Pięknie. Okej. Okay. Zniszczone plony, duży worek złota otrzymałeś. O kurczę. Nie będę ci... Duży worek złota brzmi jak całkiem dobry pieniądz. Zobaczmy. Rom pom pom. 200 sztuk złota. Miał w sobie mnóstwo monet. I prawie 4000 w kieszeni. Także oj, będą duże zakupy robione chyba w kolejnym odcinku. Ale najpierw łóżko. Czasowo stoimy całkiem nie najgorzej jeszcze, tak mi się wydaje. Zwiedziliśmy całkiem nieźle okolice. Brakuje mi strzał, więc powrót do miasta nie byłby zły. Wydaje mi się, że możemy skoczyć. Zadychę, to nie jest nic złego. Ej, cześć, ty. Gońcu, fajnie, że tu stoisz. Zabierz mnie do Archolos, oczywiście. Wiem, co możemy skoczyć. I pod port... pod łaźnię dawaj. Miasta Atna. Dawaj pod łaźnię, bo przypomnieliście mi w jednym z poprzednich odcinków, że chłop, którego szukam, siedzi w karczmie. Oczywiście ten z Górnego Miasta, jeden z tych braci, ten Andreas, GTA San Andreas XD. To Andreas siedzi w knajpie i w tej knajpie tam sobie siedzi i oczywiście można go tam spotkać. A ja zapomniałem, bo oczywiście jestem zapominalskim cwaniaczkiem. No ale teraz już wiem, więc możemy skoczyć do niego i w sumie z nim pogadać na temat folwarku chłopięcego. A karczma znajduje się chyba, z tego co pamiętam, tu po lewej stronie. Gdy wejdziemy wyżej trochę i tak dalej, to powinniśmy go znaleźć. Także no, warto się rozejrzeć. No i z powrotem w mieście. Kupimy wszystkie strzały, jakie chyba tylko się da. Tu obywatele oczywiście sobie siedzą. Obywatel, zimne pywko i te sprawy. I tutaj chyba jest karczma. Tak, to jest karczma? Nie, to nie jest karczma, to jest jakiś przybytek, jakiś domek. Oj, siekierka nad wejściem była jakaś. No proszę. Okej, to wydawało mi się, że tutaj była jakaś karczma. Nie ma tu karczmy? Czekaj. To ja coś popitoliłem, czy jak? Tu kuferki piękne, już je obkrabiłem. Chyba, że tutaj? Z takim balkonem by była karczma? Kurczę, nawet te domy są przeogromne. Fajnie by było mieć dom tutaj. Muzykanci sobie tu siedzą. Wino jest, ale niestety nie widzę. A, czekaj, a nie, to muzykant. Ale nie widzę nikogo poza muzykantami. To jest knajpa, czy co to za przybytek? Czy sobie tu akczylujecie i gracie? Cholera jasna. Wydawało mi się, że to tutaj jest gdzieś ta knajpa. Czekaj. Coś mi tu się nie zgadza. Obywatele tu sobie siedzą. Tam na górze chyba nie było knajpy. Bo on mówi właśnie, że w knajpie będzie siedział i to tutaj koło rynku. No i to knajpa koło rynku to jest ta. Czy ja coś pogrzałem? Cholera jasna. Byłem święcie przekonany, że tam jest. To jest fryzjer? Insygnia. O, też świetne. Kozacka modyfikacja. Pracownia krawiecka. Oj tak, insygnia były świetne. Pamiętam, że naprawdę była to seria jedna z bardziej chyba popularnych u mnie na kanale. Przynajmniej ja pamiętam, że naprawdę nagrywało mi się ją świetnie, bawiłem się w niej bardzo dobrze i ciepło ją wspominam. Cześć, krawcze. Trudna kradzież to dla mnie żaden problem, więc chyć 24 złota. Czym się tutaj zajmujesz? Czy to nie jest oczywiste? Nie widzisz tych wszystkich wspaniałych materiałów, delikatnych nici i stojaków na ubrania? Jestem krawcem, a to mój zakład. Jeśli chcesz wyglądać jak porządny obywatel, to nigdzie nie znajdziesz równie pięknych strojów, co u mnie. Okej, czeladnikiem? Mogę zostać twoim czeladnikiem? Wybacz, ale w tym momencie nie poszukuję ucznia. Popytaj pozostałych mistrzów. Słyszałem, że Davis od dłuższego czasu nie miał żadnego czeladnika. Okej, pewnie. A ubrania? Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście, proszę cię rozejrzeć.
Okej, okay, u niego możemy kupić strój obywatela lub bogatego kupca, czyli jakbyśmy chcieli zaszpanować w tym starym mieście, tam w górnej dzielnicy, że tak powiem, to byśmy mogli u niego sobie kupić jakiś fajny ciuszek, co pewnie zrobię, tak żeby RPG-owo-fabularnie fajnie to działało. No i nie wiem za bardzo, gdzie ten chłop pije, ale ja bym na początek odwiedził moją mistrzynię przyszłą. Cześć, Frida! Dlaczego zapomniałem, jak się nazywasz? Cholera jasna, wcześniej gdzieś mi uciekło. Cześć, Fridziocha. Biździocha. Nie, no dobra, żartuję, nie chciałem. Mam trochę... Znasz Gerharda? Ten, co chłop tańczy tu na blacie. Znasz Gerharda? Kim był Gerhard? Przykro mi, ale nie mam pojęcia, o kim mówisz. Mhm. Okej, okay, ja nie wiem, po co w ogóle pytałem. Venom jest sprzedaj trochę... Daj mi strzał, byczku, znaczy laseczka. Brzozowy łuk, dobra, masz coś, co... Ty, 65 zręczności. Okej, okay, ma coś fajnego. Czerwony łuk, 65 od pocisków. 2 do premii walki łukiem i wymagana zręczność 60. To bym mógł nosić, ale jest kupą. Ten łuk jest słaby. Ja mógłbym mieć o wiele lepszy pewnie na plecach. Giętki łuk, miętki. W sumie mam taki łuk już fajny. Dobra, daj mi wszystkie średnie kołczany, jakie posiadasz. Może te małe też mi daj w sumie. Dobra, dawaj wszystkie. Muszę mieć dużo strzał, jeśli chcę być dobrym łucznikiem. Tamten mi pitoli głupoty, a ja chciałem sobie jeszcze na szybko poklikać. Tak, no 65 obrażeń już mamy na plecach, więc kurde, nie potrzebuję takiego łuku, który zadaje 65 obrażeń. Nawet jeśli da mi 2 do możliwości strzelania, to nie jest jakieś super, nie? Wolę mimo wszystko jednak nie wydawać kasy na pierdoły i skupić się na jakimś lepszym łuku. Mamy 3700, prawie 3800 w kieszeni, więc jest kupa kasy, a więc myślę, że stać nas na naprawdę fajne rzeczy i szkoda by było wydawać kaskę na jakieś głupoty. Można by było odwiedzić naszych ziomków w gildii, nauczyć się też dodatkowo czegoś. Chociaż kurczę, no punkty nauki teraz wydaje mi się, że fajnie będzie przeznaczyć właśnie na tworzenie. Dobra, wydaje mi się, że tyle strzał będę miał, że spokojnie starczy mi na długo, długo. Zaraz zobaczę jeszcze. Mógłbym odebrać też nagrodę za przestępcę, bo oczywiście śliskoręki już nie żyje. 350 strzał, kolejna dobra paczuszka otwarta i kolejne piękne łowy będzie można za pomocą tego zrobić. I kurczę, no to by można było skoczyć do strażników. Zagadać. Tylko nie pamiętam, który ziomo brał nagrody za przestępców, zgarniał, ale wydaje mi się, że znajdziemy go za chwilkę. I jeszcze mi chodzi po głowie oczywiście ta miksturka zręczności, która jest na drzewie. Mam 2 telekinezy, więc byśmy mogli jedną zużyć. I to chyba Winston zgarniał za przestępcę? Nie. U ciebie co słychać mogę? Czekaj. Który to podsłoniaczek? Arvid, Sal, może Oktaw? Cześć, Oktawo. O, mamy. Przyszedłem odebrać nagrodę za przestępcę. I mamy... mamy w ogóle... Rybak Neville skupuje bagienne ziele, mogę sprzedać Neville'a. Nie! Kurde. Doskonała Siekiernik robota. Najpierw. Przyjmij to złoto jako nagrodę. Jeszcze dodatkowy exp i hajs i śliskoręki. Doskonała robota. No i pięknie, dużo expa i dużo złota jeszcze do kieszeni nam wpadło. Nie będę sprzedawał ziomeczka naszego od zioła, bo właśnie a propos to będę musiał mu to zioło zanieść. Nie, no wiadomo, że dealerka te sprawy, ale chętnie. Dobrze, że ci strażnicy nie mają zbyt czułego nosa, bo inaczej bym mógł mieć problem. Dobra, to co? To zrobimy jeszcze 2 rzeczy. Skoczymy do Neville'a, tak bym się chyba nazywał. Oddamy mu zioło. O, będzie fleciarz grał coś. Znowu chyba z gotyczka. Z Gotyka 3 muzyczka to była. I tak, skoczymy sobie po eliksir i skoczymy do ziomeczka. I wydaje mi się, że to będzie ładny, kolejny długi odcinek. Kurde, cholera, znowu mi wyjdzie odcinek gigant. Coś czuję, ale i tak się tyle działo, że szkoda było przerywać. No i tak, tutaj jest, jak widzicie, piękny eliksir zręczności, który sobie siedzi na samej górze tego drzewa. Dostać się podobno można za pomocą akrobatyki do niego w jakiś fajny sposób. Wydaje mi się, że skacząc z dachu da się to zrobić. Z dachu tutaj po prawej stronie, jakiś taki turbo hyc i jest. Telekinezy powinienem mieć 2, więc wydaje mi się, że skorzystanie z jednej w ten sposób nie będzie niczym złym. Chociaż, kurczę, jak się okaże, że gdzieś kiedyś by mi się przydała ta telekineza bardziej, to będę pluł sobie w brodę. Ale kurczę, dawać mi ten eliksir zręczności, spróbujmy go sobie przyciągnąć. Okej, okay, spadł na dół i sobie go od razu zabierzemy. Prawie zginąłem, ale okej. Okay. Eliksir zręczności powinien dać mi plus 5 do zręczności, a dla mnie każda piąteczka to dobre. Nie, 3 tylko, ale okej, okay, i tak. Plus 3 do zręczności to też dodatkowe obrażenia, więc super. To jest zwykła obywatelka. Ja szukałem tej jędzy, kurde, siwej, co dała mi ten świetny... Nie, to nie jest świetny amulet, tylko tam, że jakiś biznes z mężem prowadziła i no... I mam dokument jakiś, który mógł być właśnie od jej męża. Dobra, Neville, hey. Słuchaj, ziomo. Ja jestem dealerem dobrym i mam paczuszkę. Mam twoją paczkę. Sprzedali ci ją?
Wiedziałem, że to na mnie byli źli. Nie, nie żyją. Musiałem im odebrać paczkę siłą, tak akurat zdążyłem ich złapać. No niestety... Musiałem im odebrać paczkę siłą. 500 doświadczenia. Cholera, mówiłem, żebyś był dyskretny. Skąd ja teraz wezmę więcej ziela? Masz tu trochę złota, żebyś jeszcze mi nie próbował odebrać go siłą. I zejdź mi z oczu. Serio się na to fochnął? Zielona latarnia, dostałem kasę za paczkę i to niewiele tej kaski było. Co ty pierdzielisz? Ej, chłop jest jakiś walny. Znaczy, chciałem mu powiedzieć o tym, że chłopy nie żyją prawdopodobnie, ale liczyłem na to, że on stwierdzi, że o, to fajnie, to będę mógł wrócić do mojej super ulubionej latarni i będę miał znowu cały spod łowiecki tylko dla siebie. Dziękuję, masz tu jeszcze dodatkową nagrodę. A tu, o ty gnoju, wypierdzielaj, mogłeś ich nie okradać i tak dalej. Dobra, elo, chcę zobaczyć, jaka będzie różnica, bo... Jednak nie spodziewałem się, że on tak chamsko zareaguje na to, no cóż, ale kurczę, eliksir 3 do zręczności, fajna rzecz. W sumie, pewnie w kolejnych rozdziałach, jak już będziemy, to też będę mógł sobie kupić troszeczkę takich fajnych różności. Okej, okay, eliksirku, fajnie się ma, ja spróbuję nie zginąć. Okej, okay, super, aż mi zlagowało grę, ty, tak byśmy dupli, żebyśmy zlagowali. Od razu wypijamy, bo oczywiście tutaj nie musimy dbać o to, że mamy dodatkowe bonusy, można zżerać od razu, bo uczymy się z puli za punkty nauki, a nie za wszystko, także spoko. No i właśnie chcę zobaczyć, jak Neville zareaguje. Czy dostałem więcej expa za to, że byłem szczery, czy dostałbym więcej expa za to, że kłamie? Dziwna sprawa w sumie. Dobra, Neville, słuchaj. Tak. Tak, akurat 900 expa. Pierdzielisz. Zmieniali miejsce połowu. O kurczaki. Paniale, czyli nie dość, że mam ziele, to odzyskałem moje miejsce połowowe. Weź ten przepis jako nagrodę. Okay. Mówię ci, nic tak dobrze nie smakuje po buchu zielska jak te pyszności. Okej, wyszło o wiele lepiej, a ja właśnie liczyłem na taki outcome po tym moim pierwszym tekście. Zostałem jeszcze jakiś super turbo podobno przepis, który żarcie mega robi. Kociołek rybaka, super, dzięki, kolejny kociołek rybaka, fajnie. Czy ja mam, a ja mam jakieś nauki, to ja mam tutaj jakieś przepisy. Jameson, obrażenie od pocisków, stówę, 90 zręczności, o kurczaczki. 90 zręczności to ja za chwilę będę miał, już mam 83, także 7 do zręczności będziemy mogli nosić łuk łowczy, który dodaje premię łuki 4, 90 obrażeń, nie no, mega koks, to ja już wiem co ja będę robił, łuk łowczy to brzmi jak dobry plan. Także nauka będzie robiona, 4100 złota w kieszeni, pełno syfu, jak widzicie przydałoby się to sprzedać, bo scrollowanie zajmuje więcej czasu niż w ogóle wszystko inne. Także no cóż, chycnę sobie z radości aż na dach i pięknym widokiem, o kurczaczki, stara moneta i młotek, dziękuję, fajnie, że znalazłem. I tym pięknym widokiem na port chciałbym się z wami pożegnać na dzisiaj, to by było tyle. Robin mówił, skateboard, zostawcie łapy w górę, komentarz i suba z dzwonem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Dzięki wam piękne za waszą aktywność, dzięki za to, że jesteście, oglądacie. No i miło było mi was gościć, w kolejnym odcinku będziemy prawdopodobnie... Ty, kurde, ale bym skończył... A, nie, no i bym mógł zrobić to w kolejnym odcinku, ale... mi się przypomniało, no niech, dobra, robimy to w kolejnym odcinku, o, koniec, bo będzie trwał godzinę 20, jak tak dalej pójdzie. Widzimy się w kolejnym i już wiem, co będziemy robić, także wyczekujcie, już niedługo kolejny, także trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.